Witam Państwa. Mam nadzieję, że już Państwo się obudzili i spędzimy ten poranek razem. Wszyscy niewątpliwie tęskniliśmy za kinem, za teatrem, za operą, za kulturą. Tęskniliśmy i jeszcze tęsknimy, bo nie wszystkie miejsca są otwarte. Nie, bywają również obostrzenia, restrykcje w tych miejscach, więc trzeba wciąż uważać na swoje zdrowie, bo ono jest niewątpliwie najważniejsze, ale również szukamy pewnych rozwiązań. No i z takim rozwiązaniem przychodzi do nas pani Ewelina Leszczyńska, dział programowy, drodzy Państwo, Filmoteki Narodowej, Instytut Audiowizualny. Dzień dobry, pani Ewelino. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie. No właśnie, wszyscy tęsknimy za teatrem, za kinem, za operą, za instytucjami kultury. Tęskniliśmy i tęsknimy, bo nie wszędzie możemy jeszcze pójść. Natomiast Pani przychodzi do nas z rozwiązaniem. Czwartki, piątki i soboty to są takie dni, kiedy na przykład nasi widzowie mogą wybrać się do kina. I nie byle jakiego kina. Teraz bardzo proszę, niech Pani nam opowie o tym pomyśle na właśnie na ten wolny czas wakacyjny. Zapraszamy Państwa do kina plenerowego, czyli do kina, gdzie na ekranie rozwieszonym na dziedzińcu Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, przepraszam, wczesna godzina, wyświetlamy dla Państwa filmy, już trzeci sezon. Oczywiście zgodnie ze wszystkimi restrykcjami wprowadzonymi z powodu pandemii. I są to filmy wyświetlane w trzech kategoriach. Miłość, muzyka i przygoda. I tutaj na razie, pani Ewelino, postawmy kropkę, ponieważ mamy spot, więc o tej miłości, muzyce i przygodzie już za chwilę po spocie. Miłość, muzyka i przygoda. No pięknie brzmi, to chyba te trzy wyrazy właśnie opisują nam, czym są wakacje. Pani Ewelino, czego możemy spodziewać się, kiedy możemy do tego kina pójść? Zaczęliśmy nasze projekcje 16 lipca i będą one trwały do 19 września. Teraz w sierpniu odbywają się one o godzinie 21. Oczywiście chodzi o to, żeby już było ciemno. Puszczamy godzinę wcześniej, od godziny 20 od ulicy Wróbla, tam na teren Instytutu. Proszę Państwa, siedzimy w odstępach, są przygotowane siedzenia, dostajemy zestawy słuchawkowe. Więc wszystko odbywa się w ciszy, nie zakłócamy spokoju mieszkańców i oglądamy filmy. Spodziewać się możemy zarówno filmów klasycznych, jak i najnowszych produkcji. W najbliższym czasie, 6 sierpnia, w paśmie Miłość obejrzymy klasyczny film Woody'ego Allena, Annie Hall z Diane Keaton i Woodym Allenem w rolach głównych. W muzyce zobaczymy film Idol. Ja szczególnie Państwa, jeśli chodzi o to pasmo muzyka, zapraszam 21 sierpnia na Amazing Grace Aretha Franklin. To jest coś nieprawdopodobnego. No możemy sama się... Aretha Franklin jest nieprawdopodobna, więc to musi być dobre, prawda? Tak, jest to wspaniały dokument z lat 70., gdzie możemy się poczuć naprawdę tak, jakbyśmy uczestniczyli w nagraniu tej fenomenalnej płyty Amazing Grace. Natomiast w paśmie przygoda w najbliższym czasie, czyli już 8 sierpnia, zobaczymy kultowy film z 75 roku w reżyserii Stevena Spielberga, Szczęki. Także ja serdecznie zapraszam. Oprócz tego bardzo dużo zróżnicowanego kina. Mamy nadzieję, że trafimy w gusta wszystkich Państwa i każdy coś znajdzie dla siebie. Będą Niewinni Czarodzieje, Wajdy, ja sobie tutaj pomagam minimalnie, Walc w Alejkach, Włoski dla początkujących. Będzie La La Land z najnowszych produkcji Judy. W paśmie Przygoda zobaczymy jeszcze taki kultowy film Sklepik z horrorami. Na Noże, Wakacje Pana Ilo, to też klasyka, Gorączkę Złota, Charlie'ego Chaplina,
po godzinach Martina Scorsese. W miłości Autorzy, jeszcze. muszę przyznać, niesamowici, bo każdy z tych twórców jest po prostu wybitnym autorem i to nie ulega wątpliwości. Natomiast bardzo proszę nam jeszcze zdradzić, taka informacja techniczna, ale nasi widzowie zawsze o to pytają, czy wstęp na takie wydarzenie jest wolny, czy musimy się gdzieś zarejestrować, jak możemy się dostać? To ważne. Na stronie fina.gov.pl, do której to Państwa serdecznie odsyłam, bo tam są wszystkie informacje o naszych wydarzeniach, jest zamieszczony formularz. Na tym formularzu można się poprzez ten formularz można się zarejestrować i zarezerwować sobie miejsce wraz z zestawem słuchawkowym. On jest dostępny w ciągu dnia, od rana w dniu pokazu. Natomiast oczywiście z reguły jest tak, że jeszcze kilka miejsc zostaje wolnych, bo ktoś się nie pojawi, więc jeszcze z ulicy również można dołączyć do wydarzenia. No właśnie, a ile osób może brać udział w takim pokazie? Proszę nam powiedzieć, bo cały czas jeszcze są te obostrzenia, więc tutaj każdy dostosowuje pod siebie, pod swój metraż terenu, gdzie się odbywa wydarzenie. Do tej pory to było 115 osób, w tej chwili ta liczba została zwiększona do 145, także całkiem... No to, drodzy Państwo, no to naprawdę, to możemy się wszyscy tam spotkać. Tak, zapraszam serdecznie, bo jest to naprawdę bardzo przyjemne przeżycie. Byłam na kilku pokazach, mimo że sama je programuję wraz z moimi kolegami z działu. Oprócz tego, że minimalnie gryzły komary, ale teraz już jest lepiej, jesteśmy po oprysku, to naprawdę jest to bardzo przyjemne doznanie, porównywalne z Silent Disco, jeśli Państwo wiecie, o co chodzi. Właśnie też wszyscy przeżywamy sobie tą sferę audio w samotności, natomiast siedzimy razem i oglądamy film wspólnie. Jest to bardzo, bardzo letnie, przyjemne. Na komary zachęcam Państwu zabrać ze sobą po prostu jakieś cieplejsze ubranie, koce wieczory już teraz, no niestety bywają jeszcze chłodniejsze, więc myślę, że tutaj nie powinno być żadnego problemu, ale proszę nam właśnie powiedzieć, czy Pani zauważyła, że ta właśnie forma jest taką formą, która chociaż trochę wynagradza nam ten brak kina, teatru czy opery? No zdecydowanie, myślę, że tak jak Pani mówiła we wstępie, jesteśmy spragnieni obcowania z kulturą. Widzę ludzi w galeriach, którzy gdzieś tam przemykają w maseczkach i jednak dużo bardziej restrykcyjnie podchodzą władze takich instytucji do zwiedzania. Natomiast w kinie plenerowym możemy się jednak poczuć swobodnie i wydaje mi się, że to jest plus względem naszych obaw co do siedzenia w jednym pomieszczeniu z ludźmi i tej wymiany, prawda, wirusów, bakterii, mimo tego, że są zachowane odstępy w kinie. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni, czego i sobie, i Państwu, nam wszystkim życzę. Natomiast faktycznie w kinie plenerowym po prostu oddychamy pełną piersią, nie boimy się, nie są konieczne te maseczki, natomiast siedzimy w odstępach i te normy są zachowane, a jednocześnie no, to, co jest najważniejsze w kinie letnim, po prostu jesteśmy na świeżym powietrzu. To proszę jeszcze powiedzieć, czy musimy ze sobą zabierać swoje krzesełka, leżaki, czy nie? Wszystko będzie na Państwa czekało, ustawione. Są strefy, jest taka maszyna z dozownikiem płynu dezynfekującego, także nie ma się czego obawiać. Słuchawki też dezynfekujemy w dwóch fazach, także wszystko jest pod pełną kontrolą i nie trzeba nic przynosić ze sobą. Drodzy Państwo, to jeszcze taka informacja techniczna. Proszę mnie poprawić, jeśli się pomylę. Wałbrzyska 3/5 Warszawa. Oczywiście tutaj Państwa serdecznie zapraszamy, tak? Tak jest, to jest stacja metra Służew, dosłownie 5 minut w stronę cmentarza. Po prawej stronie jest wielki Instytut Audiowizualny, czerwony szyld od frontu, natomiast wchodzimy od ulicy Wróbla. No to jeszcze tylko naszym widzom zdradzę, że gdyby ktoś chciał zaprosić swoją damę serca na randkę, no to właśnie jest tutaj taki dział filmów miłosnych, to jest w czwartki. I przed nami film, no właśnie, Annie Hall, Woody Allen zawsze dobry, następnie Niewinni czarodzieje, Walc w alejkach, Włoski dla początkujących, Maudie i Opowieść jesienna, no naprawdę bardzo dobre pozycje. Ja oglądałam, ale chyba możemy obejrzeć drugi raz, to tego nigdy za wiele, prawda, Pani Ewelino? No ja jestem filmoznawcą, więc Annie Hall na przykład widziałam, myślę, że z jakieś 40 razy i też się wybiorę. No, także... można.
Lubimy piosenki, które znamy, często też lubimy książki, które znamy, lubimy do nich wracać i tak samo jest z filmami. Także myślę, że zarówno oglądajmy te nowości, bądźmy na bieżąco, ale oglądajmy swoje ulubione filmy. Ja już widzę tutaj na pewno pozycję ulubioną mojej mamy, La La Land, 28 sierpnia, więc ona pewnie chętnie na to wydarzenie przyjdzie, na ten film. Natomiast no, w sobotę jednak sobie podaruję, bo to są te bardziej straszne filmy, chociaż może coś się uda wybrać. Ja tam należę do takich trochę strachliwych, jeśli chodzi o tego rodzaju filmy. Ale bardzo pani dziękuję, pani Ewelino. Zapraszamy państwa jeszcze raz serdecznie. Naprawdę program na stronie Filmoteki możemy znaleźć. Bardzo pani dziękuję. Ewelina Leszczyńska, dział programowy Filmoteki Narodowej, Instytut Audiowizualny, była państwa i moim gościem. Dziękuję pani jeszcze raz, a my już za chwilę, szanowni państwo, przechodzimy do rozmowy na temat gospodarki, o tym, no właśnie, o tym, czy praca zdalna znajdzie się w kodeksie pracy już na stałe. O tym już za chwilę. Do zobaczenia.